Jesteśmy w popularnej restauracji Feikuan Wu, o ile to dobrze wymawiam. Bardzo duża kolejka, jak widzieliście, ustawia się tutaj, jest popularna wśród lokalsów i turystów. I co, mamy katsudon, który Sylwester wybrał. Nie wiem dokładnie, co tutaj jest, czytałeś o tym, ale widzę, że jest jajko, makaron, udon, cebula. To jest wegetariańskie, tak? To nie jest wegetariańskie, to jest z kurczakiem i to jest ulubione danie głównego bohatera Yuri on Ice. A, no. A ja zamówiłem sobie unagi. Unagi to jest bęgorz z fresh water, to jest też z wody morskiej? Nie, salt water jest z morskiej, a fresh water jest, nie wiem, z rzeki chyba, o. Ze słodkiej wody, o. I to jest na ryżu, bardzo proste danie, będziemy próbować. Do tego wzięliśmy jeszcze jajko takie zawinięte trochę w omleta i dostaliśmy zupę, która wygląda jak japońska zupa, jak się nazywa? Miso. Jak miso, tak. Itadakimasu. A, to jest na ryżu, to nie ma nudli. Wcale mi jedzenie nie wystaje z zębów. Zjadł moje. Nie wolno marnować jedzenia. To jest bardzo, bardzo, bardzo niedobre. Dlatego jeszcze kawałeczek. O. Już dopnę palcem albo pałeczką. Już koniec tego. Podsumowując to szaleństwo, które tutaj właśnie poczyniliśmy, zdecydowanie zachęcamy do odwiedzenia tej restauracji, jeżeli będziecie w Tajpeju, bo jedzenie jest wyśmienite. Ja się wcale nie dziwię, dlaczego katsudon jest ulubionym posiłkiem głównego bohatera Yuri on Ice. A Grzegorz się zupełnie nie dziwi, dlaczego ta ryba tutaj, ten węgorz, jest taki popularny. Bo naprawdę jedzenie jest pychota. Do tego za free dostajecie zieloną herbatkę i zupę miso. Jedno i drugie przepyszne. I też mieliśmy przed chwilą taką refleksję, że ta zupa miso, którą jemy w europejskich, japońskich restauracjach, przy tej tutejszej smakuje jakby była instant. A to tutaj to jest właśnie wreszcie prawdziwa zupa, którą miałem okazję spróbować. Zupełnie inaczej smakuje. A w ogóle to je się przy komunalnych stolikach, prawda? Możecie zobaczyć, co się dzieje. Kilka osób. Restauracja pełna. A na zewnątrz w dalszym ciągu wielka kolejka. Cały posiłek, wszystko to, co dzisiaj zamówiliśmy, to jest koszt około 40-45 zł. Także naprawdę wyjście na pizzę we Wrocławiu jest droższe. Przyszliśmy teraz do Animate i to jest największy na Tajwanie sklep z mangami i takimi gadżetami dotyczącymi właśnie japońskiej animacji i komiksu. Jest tutaj strasznie dużo produktów różnego rodzaju, plakatów, zawieszek, magazynów. O, to coś dla mnie. I ostatnio dostaliśmy od Was wiadomości dotyczące tego, czy w ogóle czy Azja jest tolerancyjna, czy jest otwarta, jak tutaj jest z akceptacją i w ogóle. I teraz zobaczcie tutaj, jakie tutaj są działy, tak? To może Wam pokazać, czy jest otwarty ten kraj, czy nie. Proszę bardzo, BL oznacza tutaj Boys Love. I macie całe regały komiksów o chłopakach. Całe tutaj wszystko naokoło. Ceny takich komiksów tutaj to są okolice 10-15 zł za tomik, taki mały, zwykły. Także myślę, że można spokojnie przyjść na shopping. A ten, kto ma ochotę i czas, może jeszcze przy okazji coś obejrzeć. Tu
tutaj w Polsce niektórzy fani mogą kojarzyć. Są przypinki z Ewangeliona, różne zawieszki. Tutaj wcześniej widziałem, kurde, gdzieś mi umknęło. Aha, ta zawieszka mi się podoba z cytatem z anime. Słuchajcie, można sobie kupić poszewki na poduszki razem z poduszką od razu i mieć na poduszce, zasypiać ze swoim ulubionym bohaterem lub bohaterką z kreskówki. Tutaj cały dział poświęcony Yuri on Ice. Mam wrażenie, że im dłużej chodzę po tym świecie, po tym sklepie, tym bardziej mam wrażenie, że wylądowałem w jakimś innym świecie. Po prostu jest tutaj tyle tego wszystkiego. Myślę, że to niektórzy fani mieliby tutaj niezłą frajdę. Na pewno by stracili dużo pieniędzy. Ej, wyglądają fajnie. Zielona herbata przebija przez to ciasto i tutaj czekolada. Myślę, że mogą być dobre i są gorące jeszcze, więc na świeżo. To próbuj od razu swojego. Ciekawe, czy to prawdziwa czekolada. Dobra, jak taki budyń czekoladowy. Chyba mam brązowe zęby.